No siemanko, siemanko, witam serdecznie z tej strony OldGamer89. Witam w kolejnej serii tutaj na moim kanale. To będzie seria tutaj z gry Far Cry 5. Pewnie się zastanawiacie, czemu tak stara gra, która już, to znaczy stara, no kilka lat temu miała premierę. Ale no stwierdziłem, że z racji tego, że zbliża się premiera tutaj Far Cry'a 6, który będzie dosłownie za miesiąc mniej więcej, będzie premiera Far Cry'a 6, no to stwierdziłem, w związku z tym, że zalega mi już w zasadzie od gdzieś, nie wiem, pół roku w bibliotece Steama mi zalegała właśnie, zalegał Far Cry 5. Kupiłem na jakieś tam przecenie za 30 zł. No to stwierdziłem, że jak nie teraz, no to kiedy, nie? Że trzeba siąść do tej gry i trochę chociaż tutaj no zanęcić tak przed tą szóstką, tak? Bo też nie obiecuję, czy ja tutaj pełną serię z tej piątki nagram. Szczerze to jest wątpliwe, bo jeszcze inne premiery też będę nagrywał na kanale. Ale wiecie, chociaż parę odcinków, żeby zanęcić przed tą szóstką. Ja też muszę powiedzieć, że jestem generalnie wielkim fanem serii Far Cry. Przeszedłem trójkę, czwórkę, piątki nie. Piątki jeszcze nie grałem, także to będzie mój pierwszy raz. Także razem tutaj z wami, więc zaczynamy. No dobra, normalny, no bez przesady. Chyba będziemy policjantem. Hope County. Co to za łobuz? Montana. Big Sky Country. The Treasure State. People got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Demands we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. Może to są nowocześni Amisze. We don't know what he's capable. Their leader, Joseph Seed. They call him the father. And those in the outside world are blind. They do not believe. Joseph Seed. Have no faith. No to chyba nasz główny czarny charakter będzie. But I will make them see. No nieźle. Rookie. Wasting your time. There's no signal out here. Crossing over the henbane now. Oh fuck, there he is. Crazy motherfucker. Joseph Seed. We're officially in Peggy Country. How much longer? Just long enough for you to change your mind. So we can turn this bird around. You want me to ignore a federal warrant, Sheriff? No, sir. I want you to understand the reality of this situation. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. We've had run-ins with him before. They haven't always gone our way. But sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well, we have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt, open a call with dispatch. 10-4. Whitehorse to dispatch, over. Go ahead, Earl.
approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Still planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense in our friend, the Marshal. Over. All right. Lucky I'm not there. Get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and on. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the Proby. These Peggy's wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggy's? Project at Eden's Gate, PEG. Peggy's is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? Może się rozglądać trochę. Jest kościołek. Jest zadyma grubsza. This is a bad idea. Last chance, Marshal. We're going in. No, szykuje się sieka. Set it down. Right, roger that. Zobaczcie, od razu jacy zawodnicy. To nie będzie proste. Dotrzyj do kościoła. Niezłe wariaty. Wow. To jakieś baby. Yeah. Ale świrusy. Yeah, but they don't respect badges much up here. They'll respect a 9mm. Not every problem can be solved with a bullet, Marshal. No, coś mi się wydaje, że tam w kościele nie będzie miło, nie wiem czemu. Żeby nas nie zjarali w tym kościele czasem. Jaka rodzinna atmosfera, kurde. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Źle to wygląda, wam powiem. What happens next? They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. There they are. Locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. No, nie wygląda to dobrze. Everyone calm down.
knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. I saw when the Lamb opened the first seal, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts say, "Come and see." Step forward. And I saw. And behold, it was a white horse. And hell followed with him. Rookie. This son of a bitch. No, chciałbym. God will not let you take me. No, to zobaczymy jeszcze. Rook, put the cuffs on him. Sometimes the best thing to do. O, udało się. Is to walk away. Ja, aresztowaliśmy Josepha Seeda, nieźle. Myślałem, że pęcki dostaniemy. Let's go. Może zaraz dostaniemy. Bo coś to za gładko idzie. Odprowadź przywódcę kultu do helikoptera. Oho. Marshall, take point. We're going right. On it. No. Stay on the path, rookie. Coś to nie wygląda dobrze. Backup, backup! Wow, za daleko szeryfa jestem. O, zbliżamy się do helikoptera. Uda się? Bardzo bym się zdziwił, gdyby się udało. Będziemy mieć wypadek. Ale widzę, że taki w ogóle inny klimat niż w tych wcześniejszych Far Cryach, bo tamte były na wyspie, a tu w Ameryce mamy. Z tego co się orientuję, jakaś sekta. Fajnie, kurde.
unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. No z takiej kamery to jeszcze nie grałem chyba w żadną grę. Słabo to wygląda trochę. Nie wygląda to dobrze. Ale chyba uda się jakoś uciec stąd, co? Wow! Wow! Czekajmy! Nie wiem, w którą stronę mam biec. Tutaj? Uciekam przed siebie. Jakaś chata. Eliminacja. Nie wiem, czy dobrze, że tu idę w ogóle. No i proszę bardzo. Mam giwerę. Rurka? Po co mi rurka? Dawać broń. Kurde, oni tu są. Gdzieś w pobliżu. W ogóle nie wiem, gdzie mam iść. Bez wyjścia. Ucieknij kultowi. Tu nie uciekłem jeszcze? No to chyba muszę jeszcze gdzieś dalej uciec. Wychodzi na to. O. Z szeryfem w domku kempingowym. No spoko. Udało się uciec. Mamy broń. Chyba nie jest źle. 6 naboi mamy. Tu coś jest. O, amunicja. Karabinu do broni krótkiej, tylko przydałyby się jakieś nowe giwery. Może tu będzie coś. Jakiś karabin. Jakiś karabin by się przydał najlepiej. Jesus Christ. Rook. No, I'm sorry. To ja świeżo. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook. Oh Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting his whole family away. All of them. Fucking lunatics. We're gonna get out of this, rookie. First things first, gotta arm ourselves. Some givere. Here. All right. Here's what we're gonna do. There's a road out there. We're gonna take it. We're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula.
And then we're gonna come back here with a goddamn National Guard, and we're gonna take out the rest of these. Dobry plan. Już nas kurde namierzyli. Przez okno będziemy ładować. Kurde. Ciężko tu się celuje. Także coś. Wow. O, dobrze ich załatwiłem teraz, ale... A tu jest mój ziomek. Ale coś kurczę, wiecie co, w porównaniu do czwórki czy trójki i co, jakoś mi się nie podoba celowanie. Gorsze jest. Nie mamy naboi. No. Siadajmy. Dobra. No nieźle. Benzyna się kończy. O, drogi zablokowali. O kurde. Wow. Dobra. Kurde. Dobra. Teczki trzeba użyć. Lecz się, chłopie, kurde, lecz. Wow. No nie wygląda to najlepiej. Kolejna apteka. Używam apteczki za apteczką. Kurde. Czym dalej pójdzie, to zaraz zginę. Chyba ostatnia. Dobra. Nice shot. No, w miarę. Kurde. Musimy jakoś przetrwać, kurde, a nie najs szaty tutaj robić. Dobra. Wow. No i co? Dobra. Dobrze idzie. Wow. Kurwa. Dobra. No, ale udało się przetrwać. Bo już myślałem, że zginiemy podczas kurcze. Podczas tej jazdy. Do światełka trzeba płynąć.
Czy to nasi? Nasi chyba. Albo i nie nasi. Everything I told you has come true. The authorities who tried to take me from you are now in the loving. No ale tak, kurczę, oryginalny klimat tej gry, jak na serię Far Cry, nie? Bo zawsze była wyspa jakaś, coś tego. Tam w trójce była wyspa w zasadzie taka, w czwórce no był ten Kiryat cały, nie? Ale też to był taki klimat. Tu mamy Montanę. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it, for years, waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Fuck. Aha. Uwolni nas. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. Okay. We'll see if we can unfuck this situation. Odchujowić. No zobaczymy, czy da się odchujowić. No myślę, że może być problem. Co za słowo? Odchujowić. Promyk nadziei. Zmieni ubranie. No dobra, no to zmienimy. Personalizacja postaci. Nie wiem, na którego się zdecydować. Może weźmy tego. Rozumiem, że mogę go podkolorować trochę. Ja, no dobra, zostawmy najbielszego. Najbielszego dajmy. O, zobaczcie, jakie mogę mieć zaczeskę. A może takiego łysego byśmy zostawili? O, albo długie włosy możemy mieć też. Nie, dobra, taki nie będzie. Spoko. Dół, góra, nakrycie głowy, dodatki na ręce. Dobra, to kurde. Chociaż nie, no może dla was... Chociaż zobaczymy, jakie są te spodnie. Do wyboru. Aha, czyli takie... Dobra, zostawmy te khaki. Jak to się mówi? Koszule. Takie mamy do wyboru. O! W sumie takie.
No nie, zostawmy tą kratę, może ja wiem. Zresztą to tak naprawdę już nie ma znaczenia. Nakrycie głowy, aha, możemy czapkę sobie dać też. Dajmy czapkę. I w sumie dajmy może tą koszulkę, o tą. Prawdziwy patriota. Dodatki na ręce. Aha, możemy sobie rękawice jakieś założyć też. No, to będziemy mieć takiego zawodnika będziemy mieć. No dobra. Potwierdź. Zmieniliśmy ubranie i możemy porozmawiać z Duchem teraz. Zobaczymy, co nam powie ciekawego Duch. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Promyk nadziei. Wyspa Ducha. Okej. Okay. Jakieś mapy, kurde, to on nas wprowadzi w cały świat, zdaje się zaraz. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it, I get it. I got friends that have been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some... A, jest wyspa. No. We can figure out what's going on. Zawsze była wyspa w Far Cry, właśnie. And a map. Musimy przejąć kontrolę. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Ciekawe, czy będą też te kurde te wieże, Dawid, co były w tych wcześniejszych Far Cryach, co się te radiostacje, co się przejmowało. Czytaj. Weź pistolet i mapę z safe'u. Aha. Be careful out there. It's crawling with Peggy's. Those fuckers are willing to die for that psychopath that's leading them. Promyk nadziei. Opuść bunkier. 41 metrów. Niezła miejscówka. Dobra, opuśćmy ten bunkier w sumie. Tylko moment jeszcze. Sobie tak tutaj posprawdzać to miejsce, czy tutaj mamy coś ciekawego jeszcze. Tu to ubranie zmienialiśmy, zdaje się. Interakcja? Apteczka, o widzicie, opłacało się trochę poszperać, znaleźliśmy apteczkę. Dobra, opuśćmy ten bunkier, który nas tam prowadzi. 18 metrów. Wow! I stała się jasność. Wow! Ale ładny świat. Now listen up. If you're gonna build a resistance, to musisz. Okej. There's four ways you can go about this. Tworzenie ruchu oporu. You can liberate any hostages. Ratuj cywili. These are good people. We might just fight alongside you if you help them. Second. You can destroy Eden's Gate property that's all over the place now. Niż własności kult. Okej. Third. You can tackle resistance missions.
There are a lot of folks out there waging their own war against this cult, and they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take no, czyli jest trochę podobnie, jak było gdzieś tam w tych wcześniejszych, nie? Bo też były posterunki, też się radiostacje zdobywało. No, czyli tak podobnie jak w tych wcześniejszych Far Cryach. Okej. Okay. Wyzwól wyspę Ducza. Sałata. Bez odbioru. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to będzie dobry moment na to, żeby zakończyć tutaj pierwszy odcinek z tej gry, z tego Far Cry'a 5. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tutaj z tej gry, bądź z innych na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!